piątkowe popołudnie, jesteśmy w Villi Caro, tutaj już duże zamieszanie jest, za chwilę otworzymy nową wystawę, którą przygotowały dla nas dwie instytucje. Muzeum z Gliwic i Muzeum Sarnowskich Gór. Tutaj są z nami właśnie kuratorzy tej wystawy, którzy znają się już z czasów studiów. Teraz połączyła Was wspólna wystawa jaka? Wystawa nosi tytuł Wiek pary, maszyny, które zmieniły świat i w dużym skrócie opowiada o maszynach parowych, o tym, jakie miały zastosowanie w różnych dziedzinach i po prostu o tych pierwszych maszynach parowych na Górnym Śląsku. Jak się układała ta współpraca między Państwem? No, Państwo się już znacie ze studiów. Czy ta znajomość pomagała przy tworzeniu tej wystawy? Znaczy, na pewno pomagała, bo mogliśmy sobie jasno określić, kto się czym zajmuje. Ja zajmuję się częścią techniczną, natomiast koleżanka tutaj całą pozostałą, że tak powiem, historyczno-aranżacyjną częścią. Jak właśnie te zabytki industrialne, które raczej nie kojarzą się z tak eleganckim miejscem jak Villa Caro, w jaki sposób one zostały wyeksponowane? Tutaj autorem aranżacji jest nasz niezastąpiony plastyk, pan Tomasz Kokot, i on dokonał po prostu cudów, tak żeby te z pozoru niezbyt atrakcyjne zabytki znalazły się właśnie w bardzo dobrej, ładnej oprawie. No, wystawa jest w barwach czarnych i sepia tam też dużą rolę odgrywa, także bardzo ładnie się te wszystkie obiekty prezentują. Dobrze, to pana jako mężczyznę zapytamy o tą technologię, którą możemy tutaj teraz podziwiać. Co to są za zabytki? To są zabytki, które przedstawiają zarówno maszyny odwadniające przed maszynami parowymi, czyli kieraty konne i kunszty, oraz maszyny parowe, które zostały tutaj sprowadzone na Górny Śląsk. Pierwsza maszyna na dzisiejszych ziemiach polskich to 32-calowa maszyna Newcomena, która właśnie w 1788 roku zaczęła działać w Tarnowskich Górach. Pokazane jest również 7 pozostałych maszyn, które działały w Tarnowskich Górach, a także w jaką drogę to tutaj generalnie poszło w kolej i w statki. Także taka prześledzenie takiej drogi od powstania maszyn parowych w Anglii poprzez ich przybycie tutaj na Śląsk i ewolucję w kierunku lokomotyw i statków parowych. Do kiedy można oglądać tutaj tą wystawę? Wystawę można oglądać w Muzeum w Gliwicach do 31 maja, natomiast później wystawa zostanie przewieziona do Tarnowskich Gór, gdzie będzie ją można podziwiać od 1 lipca do końca grudnia 2016 roku. Dzisiaj można powiedzieć wielki finał tego wszystkiego, a ile czasu trwało właśnie, że tak powiem, stworzenie tej wystawy? Ile czasu? Chyba przed wakacjami zaczęliśmy. Kwerendy. Rok jeszcze wcześniej? No to już w zasadzie nasza pamięć nie sięga tych czasów, kiedy zaczęliśmy robić tą wystawę. Także tutaj część formalna zaczęła być załatwiana już rok temu, jak mi tutaj koleżanka przypomina. Natomiast merytorycznie, no to już od wielu, wielu lat jak gdyby się do tego przygotowujemy, bo no ja maszynami parowymi interesuję się od bardzo długiego czasu. Teraz będzie pan po prostu zarażać tą pasją innych, jak rozumiem. Raczej wolałbym się podzielić pasją niż zarażać, aczkolwiek no, chciałbym pokazać może młodzieży i innym ludziom, że jest alternatywa dla tego, co jest w komputerze i w telewizji. I jednak ta stara technika też jest ciekawa. Wystawa wystawą, ale tej wystawie towarzyszy cykl wykładów jakich? Cykl wykładów wokół Technopolu, na który zapraszamy wspólnie z Katedrą Nauk Stosowanych Społecznych Politechniki Śląskiej. Obok mnie dr Bartłomiej Knosala, oprócz tego jeszcze pani dr Barbara Rożałowska i pani dr Grażyna Osika. Wszyscy wspólnie będziemy się zastanawiać nad tym, czy technologia, która w coraz większym stopniu tworzy nasz świat, może pozostać ludzka, czy tak naprawdę to człowiek będzie się dostosowywał do technologii, czy ona będzie na niego wpływać, czy też powinniśmy zaimplementować wartości do technologii i jednak ta technologia powinna zostać zainfekowana humanizmem.
Jakie wykłady Pan będzie prowadzić, czego one będą dotyczyć? Ja będę prowadził dwa wykłady. Jeden wykład będzie poświęcony kanadyjskiemu teoretykowi środków masowego przekazu, Marshallowi McLuhanowi, który stworzył tę koncepcję globalnej wioski, a drugi wykład będzie poświęcony Buckminsterowi Fullerowi. I oba te wykłady wpisują się w taką ideę kontrkulturowych wizji rozwoju technologicznego. Na wykłady trzeba się jakoś specjalnie zapisywać, czy można przyjść tak o? Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. Zapraszamy co miesiąc, w sobotę o godzinie 16. Zapraszamy na naszą stronę, tam będzie się można dowiedzieć dokładnie o terminie wykładów.